to będzie kurwa szczęśliwe dla kogoś. To czarowany numer. Śledzik, będzie siódemka szczęśliwa? Myślę, że będzie. Będzie, nie? Siadasz na siódemkę, będziesz szczęśliwa. Dzisiaj tak, delikatnie bacik, króciutko bacik 6-metrowy, drugi zestaw wrzucam na federa. Jeżeli feder i bat będzie się zawodził, to skracamy zestaw do 3 metrów, do 2,90 i szybkościowa uklejka. Jaki pomysł tam dzisiaj? Na co łowisz? Co robisz? Dzisiaj pomysł będzie taki, to wszystko w zależności jest od tego, co będzie się działo. No dobra, ale co, czym zaczynasz pierwotnie? Pineczka. Bat, feder? Zaczniemy od bacika. Okej. Federa zostawimy sobie na później. Dobra. Co w wiadrze? A, to jest słodka tajemnica. Co to jest tajemnica? Połamania. Pani Ola, jaki plan na dzisiaj? Na ryba. Na ryba, na co on? Na białego rybaka. Ale feder, spławik? Feder, kosyk i spławik. Okej. Okay. Dobra, połamania. Kaźmierz! Kazem! Siema! Tu przed Państwem Kaziu, boss absolutny, najmłodszy w kole. Kaziu, dwa pytania. No. Co dzisiaj robimy na sołowinie? Cały czerwony kukurydza łowimy. Feder, spławik? Tak. Co, feder i spławik? No. To i to. Tak. Jedna tu, druga tu. Zobaczymy. To my już grubymi ziarnami, grube frakcje. Na grubą rybę. No tak, połamania Kaziu. No. Panie Piotrze, dwa pytanka, jak możemy. Co dzisiaj w planach? Co się złowi? Co się złowi? Już spławik, feder? Spławik. Spławik, ty to chyba zawsze spławik, nie? Tak, raczej tak. Jakiś... Płotka, krąb. Na coś konkretnego, płotka, krąpi. Tak, tak się nastawiamy. Okej. Okay. To dobrze, a w wiadrze co? Mięso mielone? Tak jest. Klasycznie, jak tu z Piotrem, nie? Siema, majster. Dwa pytania. Co tam dzisiaj? Dzisiaj karple ślin. Grubiutko. Grubiutko. O panie. Jak wyjdzie, to wejdzie. Grubiuchny towar. Groch kukurydza. No nieźle. Zobaczymy. Ale co, na federek normalnie? Metoda. A, na metody. Metody. O, proszę. Zobaczymy. Na metodę. Bat przygotowany. Przygotowany. Bardziej metod. Łapiemy. O, metoda. To tak grubiutko. Łatwe pytania. Jaki pomysł na dzisiaj? Jeden fader klasyczny, a druga metoda. A jak metoda nie odpali, to przerobię na spławik. I tutaj jest blisko do spławiku. Taki wód. Co w wiadrze ciekawego? W wiadrze to jakiś śmierdziuszek. Aha, na śmierdziucha. Ciekawe, co myślisz, metoda tu z nami? Nie wiem, tam gdzieś pod ślikami metodę. Na środku gdzieś klasyczny, czy tam tu blisko gdzieś. Połamania. Dzięki. A to trochę grubszych frakcji. Jest. Okej. Okay. Dobra. Kukurydza, dobra. Łubin, pelecik drobny. Aha. Co roku zawsze na to łapie. Łamania. Dzięki. Dobrze. Witam z rana. Jaki pomysł na dzisiaj? Co w planach? Dzisiaj bacik na delikatnie i metod feder pod trzcinę. Metod feder, tak.
A na grubo czy jakieś takie lżejsze frakcje? To znaczy, na spławiczkę? Ja biorę Genlock słodka kukurydza. Okej. Na karpie skuteczny. Czyli taka mieszana frakcja. No i delikatnie. Czarna karma pod płoć. Okej. No to dobrze. Tu co? Łamania. Dobra. Śledziu, szufla. Najlepszy łowca w naszej ekipie. Nie śledzik? Śledzik, jaki dzisiaj masz pomysł? Na co ty łowisz? Nie wiem. Federek czy spławiczek? Spławiczek. Spławiczek. A jaką rybę dzisiaj byś chciał złowić? To co woda da. To co woda da. Ale coś konkretnego byś chciał? Jakiś karpik, może linę, płotka czy coś? Nie wiem. Komu jak komu, nie, ale śledzikowi tu życzymy takich ryb, żebyśmy razem wszystkich ciągnęli, nie? Śledzik, powodzenia. Pod okiem ojca. Dobra, jedna kawka. Dolejemy. No to taką pół na pół. I pół tylko. Tak? No. Dobra. Lada moment i ruszamy. Pierwsza tura zawodów o tytuł mistrza koła w wędkarstwie federowo-spławikowym. Także pierwsza tura tuż. Pogoda nie sprzyja. Ale jak to się mówi, Kazimierz? Nie ma złej pogody, jest tylko źle ubrany wędkarz. Oczywiście. Paweł zakręca. Ta, podpal pan jak trzeba. Dobra, lecą dalej. Uciekła. 225. Okej. 225. Dona. Dawaj. Na jak? Dobra, bo się fajne spady tu są, nie? Dobra, sterowane. Nie, daj dolną obręcz. No i to. Zaraz. Do góry się. $765. Dobrze. Kaziu już się zwinął. Kaziu miał 0.
Stanowisko numer 5. Co? No i bardzo dobrze, Piotr. Chodź, ja z drugiej strony podejdę. O. Z tej strony podejdę. Gieri zabaw. Godziny, bo w ogóle się dorypnie. Dobra, sterowane. No. O. Tutaj obręcz, obręcz. Puść, 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 obręcz. Czekaj jeszcze raz, weź powiada plus. Sterowane. Pewnie 890. O, będzie ponad kilogram. Jedna. Czekaj, czekaj, czekaj. Kilo 220. Męczarnia. Ja też, Piotr, dubałem. No, pokazuj swoje zdobycze. Wiadro staruj od razu, bo zapomnij znowu. Też się będzie mało. Piece 60. VIP. Ja czekaj, ją Starowane. No. 250. Dwieście sześćdziesiąt. Kaziu! Gdzie twoje wyłody? Kaziu, chciałbym wziąć ten słoiczy śledzie. No, tu jest miejsce, żeby kadr zrobić, a nie tam w krzakach to. 10.
wodny. Tak. Śledzik? Pusto. Pusto? Nie pusto. Dałeś dzisiaj fory chłopakom. W porządku jesteś. Dominik. Weź, stopka. No tutaj to pan, słuchaj, tu się będzie działo. Zamek dał? Dał. Przesypuj. Tak. Czekaj. Mamy zero. Zero. No i się. Jak się wkrywa. Dani, gdzie się wisy? Tak się wkrywa. Czekaj, dawaj jeszcze drugie. No, do góry. Rybki popłynęły. Możecie się zwijać, czy za godzinę będziemy wyniki ogłaszać. Pozwijajcie się na spokojnie. Słuchajcie, mamy za sobą pierwszą turę pucharu o tytuł mistrza koła w wędkarstwie fenerowo-spławikowym. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za sportową rywalizację i przechodzimy do punktacji. Nieklasyfikowanych osób było 3. Pierwszy najważniejszy, Kazimierz Szwed, zapraszam. Brawo, bijemy, nie? Proszę, drobniutki podarunek. Poręczata. Elegancko tutaj ładnie sobie kawę staniemy. To sobie będziemy przybitki robić. Dobrze, dziękuję bardzo. Następny, też jeden z najważniejszych. Kamil Kwiatkowski. Kamil, ja tobie szczególnie gratuluję za to, że z weteranami i ze starymi koniami walczysz. Kormorana Krumby z równym. To właśnie. A dodatkowe jako. To sobie staniemy łatwiej. Następny. Zapraszam. Marcin Jałek. Proszę bardzo. Brawo. Gratulacje. Nie one się wypalił. Dajcie tam do tyłu, no. Damy gdzieś tu do tyłu. Dobra, czytamy. Miejsce dziewiąte, z wynikiem 10 gram. Kwiatkowski Sławomir. Yeah. Brawo. Miejsce ósme, z wynikiem 225 gramów. Jarosław Leszczyński. Gratulacje. Miejsce siódme z wynikiem 250 gram, Gulazdowski Daniel. Brawo. Brawo. Ale ty to chyba musisz kucnąć. Albo ja stawę na palcach. Na wiaderku. Miejsce szóste z wynikiem 260 gram, Dzielędziak Jakub. Brawo. Przechodzimy teraz do pierwszej piątki. Miejsce piąte z wynikiem 275 gramów, Galant Dominik. Brawo. Brawo. Gratulacje, proszę bardzo. Miejsce czwarte z wynikiem 560 gramów, Przemysław Gozdowski. Brawo. Brawo. Thank you.
No i podium. Miejsce trzecie z wynikiem 685 gram. Michael Budczyński. Brawo. Ostatni zawsze będą pierwszymi, nie? Pierwszy ostatnimi. No to jest. Trzy zawody wpływają na końcowy wynik, tak spokojnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Zdjęcie z prezesem. Cinka taktyczna. Musimy. Miejsce drugie. Z wynikiem 765 gramów. Aleksandra Leszczyńska. Aleksandra Leszczyńska. Bardzo waleczna. Gratulacje. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. I miejsce pierwsze. Niekwestionowany. Ja nie widziałem. Niekwestionowany. Przepraszam. Pretendent do zostania mistrzem koła numer 69 Lubuskie Eldorado. Z wynikiem 1220 gram Piotr Trzosek. Brawo! Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. A jeszcze zdjęcie z tą obcę. Oczywiście, jak się obłaguje, jest tam twarz.